Witam cieplutko w ten deszczowy, chłodny dzień. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować kolejne wprowadzenie do kolejnej księgi. Oczywiście jesteśmy na stronie jw.org. Jest to oficjalna strona Świadków Jehowy. Wszystkie prawa autorskie są oczywiście zastrzeżone, więc nie wykorzystujcie tego do celów komercyjnych, ale jak najbardziej do swojej prywatnej wiedzy, do swoich prywatnych celów, do studium Biblii. Jest to najlepsza chyba strona, bez wątpliwości nawet najlepsza, bez chyba, do prowadzenia studium, do poznawania Biblii, do przybliżania się do Boga. Dlatego zachęcam do wchodzenia na tą stronę i no, żeby poznać lepiej Biblię, warto jest zawsze przeczytać streszczenie każdej z ksiąg, żeby wiedzieć, czego od tej księgi oczekiwać, czego wypatrywać, na co zwrócić szczególną uwagę. Więc jeżeli jesteście już na stronie jw.org, to jedziemy na sam dół i tutaj jest zakładka Pomocy do studium Biblii. Po kliknięciu otwiera nam się zakładka Materiały i filmy do studium, filmy wprowadzające do ksiąg biblijnych i szukamy teraz sobie księgi, która nas będzie interesowała. Ostatnio była bodajże księga do list do Filipian. Tak, teraz będzie wprowadzenie listu do Koryntian. Zachęcam do wysłuchania, a potem do przeczytania tej wspaniałej, świętej księgi. Wprowadzenie do listu do Kolosan. Ten natchniony list napisał apostoł Paweł w Rzymie około 60 lub 61 roku naszej ery. Paweł przebywał tam w areszcie domowym podczas swojego pierwszego uwięzienia. Treść tego listu wskazuje, że Paweł nigdy nie był w Kolosach. Tamtejszy zbór powstał najwyraźniej w wyniku działalności Epafrasa. Jednak Paweł znał niektórych członków tego zboru, m.in. Apfię, Archipa i Filemona. Napisał do nich osobny, natchniony list. Jakiś czas po powstaniu zboru w Kolosach tamtejszych chrześcijan próbowali zwieść fałszywi nauczyciele, którzy posługiwali się filozofią. Epafras przebył setki kilometrów z Kolosów do Rzymu, żeby przekazać Pawłowi szczegółowe informacje na temat tego zboru. List do Kolosan zawiera 4 rozdziały. W rozdziale 1 Paweł wyraża pragnienie, żeby Kolosanie pogłębiali dokładną wiedzę o Bogu. Następnie Paweł pisze, że Syn Boży jest obrazem niewidzialnego Boga, pierwszym spośród całego stworzenia i że za Jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne. Nazywa też Chrystusa głową zboru. W rozdziale 2 apostoł ostrzega Kolosan przed osobami propagującymi filozofię i nawołującymi do przestrzegania prawa mojżeszowego. Paweł wyjaśnia, że prawo mojżeszowe zostało unieważnione i usunięte z drogi. Bóg w symboliczny sposób przybił je do pala męki, na którym umarł Chrystus. Czy o tym wiedziałeś? W Kolosan 4:10 Paweł wspomina o Marku, kuzynie Barnabasa, nazywanym również Janem. Przez krótki czas współpracował on z Pawłem i Barnabasem podczas ich pierwszej podróży misjonarskiej. Jednak Marek ich opuścił i najprawdopodobniej wrócił do domu w Jerozolimie. Paweł był tym bardzo rozczarowany. Jakieś 12 lat później Marek współpracował z Pawłem w Rzymie. Wygląda na to, że relacje między nimi znowu były dobre. W rozdziale 3 Paweł zachęca braci, żeby zabiegali o to, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Zachęca ich też, żeby zrzucili z siebie starą osobowość i włożyli nową,
oraz żeby wspaniałomyślnie przebaczali sobie nawzajem. W rozdziale 4 Paweł mówi Kolosanom, żeby stale się modlili i składali podziękowania. Pisze też: niech wasze słowa zawsze będą ujmujące, przyprawione solą, żebyście każdemu umieli dać właściwą odpowiedź. Czytając list do Kolosan, zwróć uwagę, jak możemy pogłębiać dokładną wiedzę o Bogu, jak możemy rozwijać osobowość wzorowaną na Chrystusie oraz co zrobić, żeby nasza mowa zawsze była ujmująca, zwłaszcza kiedy głosimy dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Tak, nic ująć, nic dodać. Jest to z pewnością księga bardzo, bardzo pouczająca, dotycząca każdego z nas osobiście, mówiąca o modlitwie, czyli takim bezpośrednim zwracaniu się do naszego Stwórcy, do naszego Boga. Sam Jezus, kiedy uczył nas modlitwy, mówił: módlcie się w ten sposób: Ojcze nasz, który jesteś. A te modlitwy do Ojca mamy zanosić poprzez naszego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus, czy w imię naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Są to rzeczy bardzo, bardzo ważne. Gdybyśmy mieli modlić się innymi metodami, nie wiem, różańcem, poprzez świętych, poprzez Marię, Matkę Jezusa, czy jakichkolwiek innych pośredników, z pewnością Jezus by nam to wyjawił, jeśli podał określony wzór modlitwy, to z całą pewnością obrażamy go, czyniąc w inny sposób. Moi drodzy, jest tu wiele myśli, które z całą pewnością zauważyliście, może nawet lepiej niż ja sam, nie będę więc się tutaj dużo rozwodził. Zachęcam do przeczytania Biblii, do obejrzenia jeszcze raz, drugi, trzeci tego wstępu, nawet bezpośrednio na stronie jw.org, no i do podjęcia właściwych decyzji. Tymczasem pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.